Okej. Jesteśmy w tej chwili z Threadripperem 3990X na ławce, na powietrzu. Wieje wieterku. To co widzimy, to kończy się nam render 4K w blenderze. Temperatury mamy 70 kilka stopni. Ale, żebyśmy się dobrze rozumieli, tempo procesora zgłaszane jest na około 2690-2700. I to nie jest manipulowane tempo, to jest procesor nieruszany. Ryzen jest Master jest wyłączony. To jest jego średnia, Average Effective Clock, na powietrzu. Stąd takie niskie wyniki na powietrzu, że tak naprawdę procesor, wiedząc, że za chwilę może się przegrzewać, on ma ograniczony co jakiś czas taktowanie. Tu mamy VR Loop i płyta MSI radzi sobie na defaulcie z nim doskonale. Jest tylko 280 W. A tu mamy Average Effective Clock. Average Effective Clock stoi cały czas na podobnym poziomie. Na 2600 kilkadziesiąt, czyli nie ma 2900, tylko ma 2650. W dodatku to jest średni zegar uzyskiwany przez wszystkie rdzenie, a średniej jest 2486, czyli 2,5 GHz na wszystkich rdzeniach. Pamięć RAM jest 3200CL16 i jest procesor ograniczany non-stop przez VRM i systemy zabezpieczeń, żeby nie przekraczał 280 W poboru prądu. Czyli ma taki sam pobór prądu jak szanowny 3960X, który podobny render wykonuje w 2 godziny 40 minut. Ten właśnie kończy za 5 sekund i wykonał go w minutę 30. W godzinę 30 minut. No 31 pewnie, około prawie. Tak. Teraz się coś tam jeszcze uruchomiło. 80 parę stopni zdobył. Ok. VRM wytrzymał. Wszystko się pięknie skończyło, że tak powiem. Więc bardzo mi się to podoba. I co? I myślę, że będzie, że tak powiem, trzeba zrobić print screena. Więc przepraszam, na razie nie patrzyłem na ten. X, no AC Blender wyszło 4K. Sekund. Okej. Dobrze. Zamknijmy sobie tego teraz i, że tak powiem, wstawimy sobie szanowny test V-Ray. Taktowanie efektywne. I tu mamy taktowanie efektywne wszystkich rdzeni po długotrwałym renderowaniu w blenderze. 2,6 GHz, niecałe.
temperatura pod 70 stopni i wzrasta. Tak jak już wcześniej mówiłem, uważam, że nie ma odpowiednich płyt do tych procesorów 3990X do tego, żeby wykorzystać potencjał, bo tak naprawdę powinny być dwa zasilacze do takiej płyty. Bo zasilacz 1300 W nawet na standardzie, jak słychać, w związku z tym, że musi wypluć 200 kilkadziesiąt amperów, no to wypluwam i mamy tutaj wyniki. To jest troszkę wyregulowany system, bo ja nigdy nie puszczam tych pamięci bez wyregulowania soketu. Nie ma co 69, 113, 672. Okej. Dobra, i teraz jeszcze tylko zostaje nam korona. Kończy mi się czas. Znowu na karcie. I korona. On tu zgłasza 3600 i to jest jego perfect clock. Bardzo miło. Na pojedynczym rdzeniu. Czyta tej godziny. No może zdążę. Bo to na standardzie to tylko kilkanaście sekund. Jej, zdążę. Jak to dobrze, że to taki szybki proces. Dobra, to nasz wynik. I koniec na tyle.